Gdzie się mamy? Pasztery? Dawaj go do wody. Cześć, z tej strony Aleksandrus. Witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj przetestujemy sobie Hammery H4 Sharki PS5 od Funke. To są od Gao, Hammery. I Dextrin El Titanio, Thunder Master. Słuchajcie, lekka petarda. Jak ten, mów mi, jak to się nazywa? Jak co? No 2 gramy szanki, ale jak co jest lekkie? Jak China Bowler, o, jak China Bowler, słuchajcie, jest lekkie. I mam wrażenie, że ląd waży więcej niż ta petarda. A ląd dali bardzo fajny. Także co tam masz? Dobra, to dawaj go. Odległość jakieś 5-6 metrów. Także ja może ustawię kamerę dosyć nisko. O tak. Może będzie chyba. Będzie w porządku. No. Walnęło konkretnie. Pod łąkami, gipsu. Ale powiem wam, że zobaczymy te raportami, co tam masz. Dobra, nie bierze 7 gram, tak? Hammer ma 4,8, tak? Czy 4,5. Dobra, odległość ta sama, dawaj. To będzie najlepsze porównanie, nie ruszam kamery. To teraz w tym samym miejscu. Powiem wam, że na pewno jest to mocniejsza petarda, bo było czuć falę uderzeniową, tak? Tych H4 nie było. Dobra, Thunder Master od Dextrina. Bardzo długi, bezpieczny ląd. Długi ląd to jest podstawa. No, walnęło też fajnie, ale mi się wydaje, że jednak no nie. Bardziej do H4 by to mogło konkurować niż Szarki zawsze wybuchają. A zobaczcie, co zostało po szarku. Tylko zatyczka. A tutaj? To było o, to jest H4, słuchajcie. Co zostaje po H4? Co zostaje po szarku? Po szarku. A gdzie jest ten Thunder Master? Rozkłada. On jest z tego, on się rozkłada sam, tu nic nie ma. Tam. Nie, bo tam nie ma kamieni, nie? Tam nie ma... To jest tylko papierowa petarda, tam nie ma gipsu, nie? Bo jest lekka. A tutaj widzicie, no tyle gipsu tutaj na zatyczce było, a tutaj tylko zatyczka plastikowa. Szarki fajne, też lekkie są, dobra. Dobra, będzie mała destrukcja, tak? Pięka, słuchajcie. Na początku. H4 najpierw, tak? To tak. Dobra, trafiłem. I to lubimy najbardziej. Czyli fail. I właśnie dlatego ja nie lubię takich sytuacji, bo teraz nie wiadomo co zrobić. Czyli jednak nie będzie destrukcji. I to jest H4 właśnie, to jest H4 kurde. Mi się H4, powiem wam, że w jednej paczce mi chyba 6 nie wybuchło. Fejle były, także no lipa. Także to nam jeszcze zostało? Papierek, tak? Thunder Master, dwójka. Masz takiego H4, żeby tu pięka włożyć? No nie mam już. Do wody musimy dostawić. O nie. No ja mam tutaj już do wody. Do wody wrzucaliśmy. Dawaj go! No to powtórzymy w takim razie, bo my nie nagrywamy jako jeden odcinek, tylko ciągle w ciągu. Ja to postrzejam. Także, ale tylko uważaj ty. Bo jakby to ci pierdolęło tutaj, to człowieku. Nie macie. Czyli jeszcze raz H4. W pięku. Bo to teraz się uda. O! To trochę ziemia chyba podskoczyła, czyli liście. No ładnie było. To jeszcze papierek chcesz tam dać? No słuchajcie, papierek, pokaż papierek. Gdzie ona jest? Tamta? Nie wiem. Nie wybuchła? Gdzieś wyjebało ją. A czekaj, tu jest. Nie, tylko wybuchła. A słuchajcie, bardzo fajna petarda. Długi ląd ma. Ładnie się pali. Super, to super wykonania. Ile one kosztują? 15. Za 10 sztuk? Tak. I naklejka jest. O człowieku, no powiem ci, ja bym miał dylemat, czy H4, czy ten papierek, wiesz? Ja bym miał dylemat. Ładnie walnęło.
Będziecie to zobaczyć na filmie, bo tutaj powiem ci tak ciężko powiedzieć. Nie, poszło pucha, jak tam no, ładnie poszło. Ale mówisz, że ile? 16 zł? 16 zł i jeszcze naklejka do tego. O, naklejka. Możecie sobie nakleić na biurko. Czy na co tam chcecie. No to jest fajna sprawa. A 10 sztuk, tak? No, 10 sztuk, czyli jedna wychodzi złoty 50. No, kurde, złoty 50, no. H4 wychodzi złotówka. Ale jest naklejka, fajna. To jest Shark, to jest 5. Fajna. A do dziury wpadasz czy tutaj? Nie, potem tam Tomaszka zajebie. Tomaszka? No, do no, kaliber. No to dawaj, jedziesz. Ło. Jak to wali? Lara. Człowieku. Fala uderzeniowa była jakaś tam. Coś się stało? Ty, no urwało go trochę. Jakby. Trochę jakby się dymek leci. To Tomaszek? Ukrócimy go? Gdzie to, nie? A może Tomasz? Tutaj pokażę co to jest. El Titanio Thunder Master 2. Od firmy Dextreme, tak? Dextreme. 2 gramy niby ma. Jest lekki jak China Boller. No. Ale sądzę, że po prostu korpus jest bardzo cienki, a w środku jest proch. Ale trzyma 2 gramy, myślę, że tak. O człowieku! 2 gram to nie ma! Jak to lepiej niż Shark zajebało. No normalnie. Po uszach dało. Aż chyba piszcie wprawiam. A mam kaptur i czapkę. Słuchajcie, to już wiecie co kupić. Czyli jednak 2 gram na pewno nie ma. Ja mi się wydaje, że mocniejszy jest nawet od Sharka, wiesz? Mi się wydaje, że jest mocniejszy. Mocniejszy chyba od Sharka jest. Nie, ale faktycznie. Minut 3, jakby dostaliśmy ile? 5 metrów od tego? Jest jeszcze 4. Człowieku. Ale bardzo fajna petarda ogólnie. No nie, bo tu wiesz jak... No oni kłamią. Bo niby, że ma 2 gramy. A wcale nie ma 2 gramów, nie? Ale... Nie, czekaj, czemu by się zwaliło, bo to poprowadzacie. Ej, mam grata jeszcze. No... Ale wiesz też, że potem będą pisać w komentarzach, że kurde, niszczymy naturę. Co tu dajemy? Masz coś mocnego? No nie wiem, H4. Ale ja nie mam jak tego nagrać, słuchaj. Bo to są wszędzie... Kusy? Wszędzie... drzewa, ja nie jestem za blisko też. Ale co ty, no człowieku, to jest zdrowe... Zdrowe drzewo. Nic się nie stanie. O człowieku! Nie, no to jest nie mam porównania, nie wiem. Nie wiem, niby H4 ma 4 gramy, ale... Też na opakowaniu jest napisane, że 2. Dwałem w chuja, ale... Uje, o, tam tą dziurkę wchodzi, Jezu. Którą dziurkę, tam? No. Jezdole. Tylko już się mamy, H4? Gramy. Dawaj go do wody. Kudełko poza nęce. Tak? Nie, po tyle. A to pilota jeszcze to wypalić. Co? Dobra, nie dygaj. Muszę sobie ryki krótki. Dotrafam w dziurkę. Wiesz o co mi chodzi? To załamanie? No. Ty wirwa, ja się wyzwałem. Wyzwaję? Już trzeba trafić w dziurkę, no to... Bo mi ta woda, nurt pcha w drugą stronę wodę. Jakby pod... Trafisz? No dobra, ale wodospad trafiłeś. Ty chyba dupa. Ło! Człowieku! Aż mnie ochlapało. Czy w kamerę trafiło? Trafiło. I tego załamania już nie ma już. Widziałeś te załamania? Nie ma, wyszło. Ty, nie ma! A to, bo to wciągnęło pod spód, słuchaj. No to już tutaj płynie... No ogólnie pomogliśmy rzeczce szybciej, to płynie. Nie ma załamania.
Dobra, lecimy dalej. Jak to się nazywa? Pokaż. Ja może to tu wrzucę, bo to zanim dopłynie, bo na drugi ląd. Nie, to gdzieś tam dalej, ale czekaj. El Titanio Thunder Master 2, tak? Niby że 2 gramy. Tak, 2 gramy. Klasa P1. Dobra, dawaj, do wody. O, płynie, dobrze płynie. O, zatrzymało. Ale ona nie tonie. Gasła. Co ty? Ona jest papierowa. Zamógł ten. Albo on zamógł, albo patara zamógł, wiesz? Także no, niestety raczej średnio. Albo było trzeba, wiesz, chwilę przytrzymać jeszcze, bo drugi ląd faktycznie. Ale no trudno, no. Jak widzicie, Thunder Master średnio lubi wodę. Może by wybuchła, by to tak przytrzymać, ale nie róbcie tego. Dobra, i co mamy? Shark. PS5, funkę. Dawaj go. I co? Ląd zgasł. Czekaj, daj jakiegoś patyka szybko. Ty ona, nie nadaje się do wody. Słuchajcie, funkę chyba, PS5. Bo totalnie ląd zgasł jak upada do wody. Jej nie wyciągnę. Co ty? Kurwa. Ale jaja. Ale lipa. Ty, ale lipa. Czekaj. Masz kiedyś patyka długiego? Ale chuj, to ja mam ją wciągnę. Uratujemy ją. Akcja ratownicza. Dobra, potem przeskoczę na drugą stronę i ją wyciągnę. Może jeszcze się nada kiedyś. Bo to szkoda. Ty, przekraczam tę rzeczkę. Opa! Jestem.